Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Better Minecrafta. Jeżeli się nie mylę, jest to odcinek 9 albo 10, nie jestem przekonany do końca. No i moi drodzy, dzisiaj coś, co mieliśmy zrobić wczoraj, ale niestety tego nie zrobiliśmy. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy do endu, wchodzimy do endu. Celem dzisiejszym jest elytra, także no, bez zbędnego przedłużania, czy ten enderman już mnie zaczął targetować, być może tak. Moi drodzy, poza nagrywkami, jedyne co zrobiłem, to ulepszyłem sobie miecz, żeby wyglądał w ten sposób. Oraz mam w swoim backpacku jeszcze ten miecz z lootingiem i nie mam kowadła niestety, ale kowadło sobie będzie można zrobić z irona, więc to też bez problemu. No i moi drodzy, dzisiaj wchodzimy do End City, także subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie odcinki codziennie, przypominam, że odcinki są codziennie, także no i jak coś brak, nie wziąłem tu totalnie surowce, jeżeli mam być szczery. Z tego co widzę, to nie wziąłem też ze sobą drewna, więc może być to ciekawa wyprawa, ale raczej chyba nic mi nie zabraknie, nie powinno, przynajmniej łódkę mam, więc na chillu. No i co moi drodzy, idziemy sobie tutaj. Kurde, jest lekki stresik, jak się nad nicością buduje, ale no dobra, no spokojnie. Chyba jesteśmy, możemy rzucić perłę. Wytyfy? Czemu ta perła nie przeleciała? O! Jestem! Chyba, żyję! O! Dzień dobry i na sam start mamy już jakiś nowy biom. I na sam start mamy chyba End City, już czy mi się wydaje? Nie, to jest po prostu jedna jakaś pojedyncza wieża. Ty, tam jakiś inny jeszcze biom, what the fuck? Mówiąc szczerze, totalnie nie spodziewałem się żadnego innego biomu. Co to jest? To jest... Wytyfy? Endstone z trawą się niszczy jakoś nad wyraz szybko. Kurczę, ej! Mega jestem w szoku. Co tam mamy dalej? To, czy to jest jakiś dungeon, czy to są jakieś liście? Ja nie wiem, ej. Jestem w szoku, czekajcie, chodźmy tutaj, bo tutaj mamy jakąś pierwszą strukturę. Ona wygląda jak ta chyba defaultowa, ale czy nią jest? To się zaraz przekonamy. Już widzę Shelkera. O mój Boże, zaczyna się. Zaczyna się. Nie, to jest The City of Endgame, okej, czyli to jest ten City. Przynajmniej wedle tego, co słyszę i widzę. No, super, będziemy lewitować 500 tysięcy razy, już się nie mogę doczekać. Wow. Nie no, trzymajcie mnie zaraz. Trzymajcie mnie, bo mnie coś walnie. Uwielbiam lewitować, mega. Więcej, dobra, jesteśmy na górze, jakaś skrzynka, coś. Co to? Tam jest shelker box, widzę, chyba. Tak, to jest shelker box, wytyfy. Czekajcie, najpierw zabijmy tego ziuta tu. O mój Boże, i co, on się będzie teleportował teraz? Dobra, nieważne. Ej, tu są 4 shelker boxy, czy mi się wydaje? Wytyfy, czekajcie, tu jest spawner shelkeru, więc możemy go sobie usunąć. Poczekaj, aż się ta lewitacja gówniana skończy. A co to jest? Tak, patrzcie, to jest shelker box, normalnie mam blue vein lantern. Bierzemy te shelkery, no bo skoro są za free, no to czemu nie? I co, i chyba możemy stąd spadać. Mam feather falling na budkach, także jakoś tam specjalnie się nie boję. Ale szczerze mówiąc, no nie wiem, shelkery są irytujące. Dobra, spadajmy stąd. Na tej wyspie nic nie ma. Tam coś mamy w ogóle się generuje i tutaj też coś mamy ciekawego. Czekajcie, najpierw zobaczmy sobie, czy to jest jakiś biom, czy są po prostu jakieś kulki, które się ze sobą zderzają. To jest to. Okej, to są po prostu jakieś śnieżki chyba, dobra, więc tutaj nie ma co iść. I możemy się przejść dalej tutaj i cyknę sobie perłę, no bo tych pereł i tak możemy tutaj nafarmić bardzo, ale to bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że mamy endermany tutaj. Mam łódkę. Ty, the end for dummies. Survive the end better end, okej. Co to? Bioms? Nie no, czekaj, co? Naprawdę mnie shelker walnął jeszcze z takiej odległości, no czy to jest... Nie, dobra, nie wiem. Życie bez shelkerów było takie cudowne. Ej, znalazłem coś takiego i mówiąc szczerze, jestem ciekawy, czy to jest dungeon, czy to jest jakaś losowa generacja. Czekajcie, przeteleportujmy się na tamtą wysepkę, fantastycznie, i zaraz zerkniemy. Mówiąc szczerze, na pierwszy rzut oka nie wygląda to w ogóle. Ej, to jest tak przecudowne, wytyfy, czym ty jesteś? Aurora Crystal Shards, ale zarąbiste. Ale satisfying dźwięk. Cyk. Dobra, fantastycznie, cały ekwipunek se zasrałem tymi shardami, no ale czemu nie w sumie. Ciekawostka, shelkerów się nie da wrzucać do tego, do plecaka. No w sumie to by miało sens, że się nie da. No i pytanie, czy to jest jakiś inny biom, czy co? To jest palidium. Ty, to ma craftingi normalnie jak stone. Okej. Ty, no mówiąc szczerze, to totalnie wygląda jak jakiś dungeon, nie? Ewentualnie jak jakieś miejsce, gdzie... Kurczę, mógłbym się odnaleźć. Dobra, Ender Varo, o, jakiś quest completed w ogóle mam, fajnie. Nie wiem jak te questy odebrać, ale to za chwilę do tego dojdziemy, bo pisaliście mi też komentarz, że odebrał questy. No póki co, powiem szczerze, aktualnie moim celem numer jeden jest pozbycie się tego gówna. Po prostu za pomocą strzału, no bo tak chyba najłatwiej, co nie? Ej, ale one się tu generują, to jest spawner ich chyba. Ty, ale tak szczerze, czy tutaj jest potencjał na jakąś skrzynkę? No właśnie średni bym powiedział. Ta książka jest zbugowana niestety, więc nic nam nie pomoże. Dobra, nie schodzę tu, szczerze. Nawet jeżeli coś ominę, no to nie wiem, wydaje mi się, że jest spora szansa, że bym tam umarł, jak mam być szczery. Dobra, rzucam jolo perłę, mam nadzieję, że nie walnie mnie w jakieś dziwne miejsce, proszę.
Dobra, trafiłem nawet i to nawet niedaleko, spoko. Nawet nie było blisko, żeby zginąć. Kurczę, powiem wam szczerze, że rzucanie tych enderpereł jest stresujące i powiem wam szczerze, że chodzenie po tym biomie jest przecudowne. Zapomniałem tylko jednej rzeczy i mam nadzieję, że nie skończy się to dla mnie tragicznie, a to dlatego, ponieważ nie zapisałem sobie kordu w portalu. I chyba widzę End City, ewentualnie jakiś dungeon kolejny, nie. To jest po prostu jakieś wielkie drzewo netherowe, ja pierdzie, znaczy endowe, ja nie mogę, ty. Ten świat naprawdę jest ciekawy, ale ciekawie by też było, gdybym znalazł kurde End City, nie? Ty, no trafiłem na cały biom z tych shardów złożonych. No ładny jest, ale kurczę, no fajnie by było dostać End City i nie latać 500 tysięcy lat. Ty, tutaj kolejny biom jakiś, ja nie mogę. Patrzcie na to, to wygląda jak jakiś, nie wiem. Tutaj się coś generuje. Kurczę, widzowie, no powiem wam szczerze, że na razie nie jest zbyt kolorowo. Mam nadzieję, że tam nie ma żadnych, dobra. Na spokojnie. Co to jest za blok? To jest jakiś Crystal Stone. No powiem wam szczerze, że wygląda to ciekawie. Czerwony ogień w ogóle też robi wrażenie. Ale kurde, no ja End City potrzebuję. A, to parzy! Ty, co to? Co to jest? Co to było? Ty, dużo HP to ma. Kill a Ender Whale. Ty, niesamowite! Wieloryb endowy. Co jest grane? W ogóle a propos tych endowych rzeczy, ja mam pytanie. Nie, to jest achievement. Jak ja mam te questy sprawdzić? Czekajcie. O, tutaj mam te questy. Zobaczcie, widzowie. Kill Ender Dragon. Dragon Saddle, co? Mogę z siodło smoka odebrać. Czekajcie, to ja na razie chyba tego nie chcę odbierać. Mogę sobie tutaj co najwyżej... Czekajcie, tutaj mam zrobione questy. Dzięki w ogóle za info, że mogę sobie to tak zmieniać, co nie, i odbierać. Tutaj mam jeszcze Ender Whale, teraz mamy kropniętego. Fantastycznie, ty, ale że Dragon Sail dostaje za darmo, będę mógł smoka osiodłać. Ej, to jest zarąbiste. 60 Endstone, fantastycznie, dobra. I tu mamy jeszcze co? Tutaj mamy do odebrania te rzeczy, których na razie nie chcę. Tutaj mamy co do odebrania. Potion of Fire Resistance to sobie też na razie podtrzymamy. I w Overworldzie nie mamy nic ciekawszego. Dobra, spoko, że te questy są. Jakiś levelek też padł, dalej. Nie widzę niestety End City. Ty, ja nie wiem jak craftingu zrobić, właśnie się ogarnąłem. To może być ciężkie, ale chyba są drzewa w tym będzie. Ten się na 100% miałem jakieś, więc sobie po prostu jak znajdę następne, to podejdę. I będę mógł sobie już chyba zrobić miecz na looting 3, więc więcej perełek będzie wypadać, więc będzie spoko. Ewentualnie w sumie zawsze mogę, nie wiem, walnąć dwa hity. Tak, o i na trzecie ginie. Dobra, to trzeba pamiętać. Czy ja chcę iść tędy, no tu mam drewno, więc teoretycznie mogę, co nie, ale no nie wiem. Dobra, zbierzmy drewno. O Jezu. Zapomniałem o tobie. Ale gosu, on chyba pada na kilka hitów, co nie? Więc on raczej nie powinien być zbyt trudny, tylko że Enderman od razu mnie zaczął targetować. I on ma jakiś knockback chory. O Boże, o mój Boże, o mój Boże. Dobra, więc od niego jak najdalej, to trzeba już pamiętać. Dobra, dobra, dobra. Z nimi na daleko trzeba jak coś. Trzeba o tym też pamiętać, kurczę, bo ten knockback, jak mnie to rąbnie, to zginę i że tak to powiem, tyle ze mnie będzie. Co nic. A czy z nich wypada coś ciekawego? Z nich wypada, moi drodzy... O, jakieś mięso, w sumie spoko. Dobra, czekajcie, jeszcze potrzebuję drewna. I czystego drewna, super, mogę zrobić crafting. W ogóle, ty, jaki ładny ten crafting. Bardzo ładny, fajnie. Dobra, teraz tak, potrzebuję żelaza. Z tego żelaza muszę sobie zrobić 3 diamentowe, znaczy żelazne bloki. Fantastycznie, jeżeli się nie mylę, kowadło robiło się w ten sposób. Też zajebiście, dobrze. I no i co? Bierzemy to, 14 level. No i moi drodzy, full mieczyk gotowy. Możemy go jeszcze w sumie jakoś nazwać, na przykład Bob. No i fantastycznie, dobra, wszystkie te rzeczy możemy stąd sobie zabrać do tego plecaka. No i co, lecimy dalej w poszukiwaniu City. Panie wielorybie, proszę się nie respić obok mnie, bo to stresujące jak pan lata. Ja nie wiem, czy pan bije, czy nie. Wygląda pan strasznie, dobra, no. Damn, nie wziąłem tego kowadła. A to co to jest? Levitation, okej. Wy, tyfy. Tutaj mam jakiś biom z wielkimi kulami, ale to dalej nie jest biom z End City. Tutaj sobie ten wielorybek lata. Nie mam kurde problem, widzowie. Wydaje mi się, że raczej chyba w tą stronę będę leciał. A to dlatego, bo ten biom wygląda na duży i wygląda też na taki, po którym się ciężko chodzi. A w sumie tutaj tak jest rozpoczęcie tego biomu, no ale myślę, że raczej bez zbędnych problemów powinno się tutaj udać. Przynajmniej przejść ten biom. No zobaczcie, wygląda on ładnie, no ale co mi z tego, że on jest ładny, jak ja potrzebuję elytry. Ej, te lewitacyjne kwiatki są jakieś spoko. Szybciej się przez nie podróżuje. To chyba może być coś. Chciałem właśnie powiedzieć, że biegam sobie po neterze. Okej, albo to może być po prostu nic. Bo tego jest też sporo. No nie wiem, kurczę. Ile jest biomu w ogóle w tym endzie? Niesamowite to jest, szczerze, ten mod na end jest mega rozbudowany i to widać. Ale jestem przekonany, że jakby tego moda na end nie było, to już bym znalazł elytrę. A tak to muszę biegać po jakimś gówno biomie, lewitować razem z wszystkimi innymi ziomkami, to jest też niesamowite. I goni mnie właśnie mały Enderman, tak? Tak, goni mnie mały Enderman, weź typie. I teraz pytanie dnia.
Czy ja chcę tu wchodzić, sprawdzić co to jest, czy raczej mnie to nie interesuje? No bo zobaczcie, że tego jednak sporo jest, co nie? Obawiam się niestety, że może nic tu nie być. Kolejny raz i jesteśmy w kolejnym ślepym zaułku i możemy się udać tak naprawdę tylko w miejsce, w które nie chciałem się udać, czyli tutaj. Ja nie mogę. Ty, w ogóle patrzcie na to. Z tego proch normalnie wylatuje. Co jest? Nie no, proszę, nie atakujesz mnie chyba, co? Czy nie? Atakujesz mnie! Ja pierdzielę! Dlaczego? Dlaczego zaczęłeś mnie atakować? Ty, no powiem tak, jakbym zginął, to chyba bym się, nie wiem, co się stało. Czekajcie, wezmę sobie te lewitujące, kurcze, grzybki, bo one są zajebiście spoko. Czajcie to, no byłem, nie wiem, 5 lat tego spawna. Dobra, w dupy tam, cykam tu perełkę po prostu. I chodźmy dalej, ja nie mogę. Trzeba nakopać trochę budulca. Ty, a to co to jest? Wytyfy. Ty, z tego jakieś sadzonki dropią, wy, ty, wy, silverfisha jest wszędzie, mi się wydawało. Ja pierdzielę, tak stresująca jest ta wyprawa, że nie macie pytań, naprawdę. Patrzcie w ogóle na kolor wody, jest czarno-fioletowa, no niesamowite. I co tu robi ten ziód, ty, mordo? Get out. Dobra, jesteśmy na najwyższym punkcie tego biomu. U ręce już mam całe spocone, co nie? Otrzymania po prostu kucania, dobra. I w tym momencie tak, robimy... Ty, tam coś jest w ogóle? I to wygląda jak jakiś pierwszy dungeon, na który chyba jestem chętny się skusić. Także dobra, powinienem na pewno no 800 000% trafić dokładnie w to miejsce. O mój Boże, on mnie już widzi. On mnie już widzi. On mnie już widzi. Nie mam pojęcia co to, ale wiem, że nie mogę od tego typa dostać hita żadnego, nawet jednego. Od ciebie też, nie? Nie, 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 mordeczko, 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 mordeczko. Nie wiem, ty jesteś, wydajesz się mocniejszy niż tamte ziutki. A ja powiem szczerze. Ja nie mogę umrzeć, nie mogę zostać zepchnięty, bo wtedy będzie smutek i żal i w ogóle i tragedia, więc to chillu. Dobra, ty widzowie, Eternal Runet to Hate, can't break. Wydaje mi się, że to może być jakiś, nie wiem, jakiś rebus. Ej, no nie można tego zniszczyć. Kurczę, o co z tym chodzi? W sensie, okej, to jest jakiś portal niby, to co, ale czy mam to podpalić zapalniczką? Pewnie nowej nie mam, ale... Ty, no dziwne. Ciekawe, co to jest. Ty, no patrzcie, jak wchodzę na questa, to pokazuje Discover a Portal Lost for Eternity. A co z tym mogę zrobić? No właśnie chyba nie za dużo najwidoczniej. A teraz wyobraźcie sobie alternatywną rzeczywistość, że zamiast znajdować takiego gówna, znajduję End City. Piękna by była, co? Jeżeli chodzi o to miejsce, to muszę się dostać tam na górę, więc myślę, że zrobię to wodą. Idąc w tą stronę mam jakieś gejzery, ale mówiąc szczerze, średnio mi się widzi iść akurat tam. A idąc w tą stronę mam jakiś nowy, nieodkryty biom i w sumie wydaje mi się, że raczej tam skłaniałbym się pójść. Dwie ostatnie perły mi zostały, więc trzeba za chwilę Edka poklepać, ale zanim to... To na spokojnie, ja chodzę tak ostrożnie, jak tylko mogę, co nie? Jakbym był wprawionym Minecraftowiczem, to już w tym momencie powinienem rzucić perłę i mieć świadomość, że ona doleci. Ale ja jestem pusią i ja wolę mieć, wiecie... Wolę, żeby na pewno to się stało, co nie? Na chillu. Dobra, wbiegamy w kolejny biom już, chyba piąty w tym... To jest jakiś partikles po prostu. W tym odcineczku, no i moi drodzy, powiem tak, ostatnią perłę zużywamy i ta perła w tym momencie idzie nam tylko po to, żebyśmy tutaj w tym miejscu mogli połapać więcej tych endermanów. Kurczę, ładne kwiatki bardzo. Dobra, siema ziucie, dawaj perły, potrzebuję. Ej no, tu jest przeładnie akurat, no to trzeba przyznać, giga ładny biom. Tutaj woda w ogóle, więc city, siema. Tu by można było zamieszkać w sumie. O, dzień dobry i kolejny portal. Kurczę, ale te portale, no ja tak jak mówię, no nie mam pojęcia, co z nich mogę zrobić, bo one wszystkie wyglądają podobnie. Brakuje, nie wiem, kilku jakby tych, które są tu, to nie wiem. Czy mi się wydaje, czy w tym endzie są cave'y? Czekajcie, ty, skopię się w dół. Trzeba pamiętać, że tutaj jest nicość, tu nie ma bedrocka, tu jest nicość, więc ty, moi drodzy, tu jest chyba jakiś dungeon. Ty, czaisz bazę? I co to jest? To jest flower zwykły, ty. Co my robimy w normalnym dungeonie? Czekajcie. Rozkopię się jakoś normalnie. Ty, to jest endowa forteca! Co jest? Znaczy forteca, endowa kopalnia, ja pierdzielę. No tylko powiem szczerze, strzelam, że maksymalnie 5 kratek w dół jest bedrock, co nie? Znaczy void. Więc ja nie wiem, czy ja mam się cieszyć, czy mam się nie cieszyć. Ty, sprawdźmy, jak daleko jest do voida. Ty, jeszcze trochę można. Bo tutaj na dole są też, zobaczcie, ty. No wygląda to fajnie, ale... Po pierwsze, nic nie widzę. Po drugie, chodzenie tu jest creepy. A po trzecie, mam wrażenie, że za chwilę spadnę do voidu. Ty, no dalej można w dół schodzić. Co jest grane? Ty, to jest dalej zejście w dół. No to jest długi, jak mam być szczery. Pod tym dalej nie mam bedrocka. Dobra, więc chyba jesteśmy git, widzowie. Nie ma się co bać tego voida aż tak bardzo. A i tylko jak mam być szczery, to średnio tutaj z jakimikolwiek itemami. Trochę useless ta kopalnia jest. I też taka klaustrofobiczna strasznie. Ty, a tutaj co jest, kurde bele? Nie rozumiem tego.
W sensie fajnie, że są jakieś struktury, ale trochę bezsensowne się wydają, że biorąc pod uwagę, że nic tutaj kompletnie nie ma. Ej, no powiem szczerze, fajnie, że Kajwik jest i w ogóle, ale to dalej nie jest nasz cel widzowie na dzisiaj. Ty. Tu jest chyba nasz cel na dzisiaj, tak mi się wydaje. 200 metrów, ale jest giga mgła, no ale trzeba to sprawdzić. Czy to jest zwykły statek, czy... Czy być może ten, na którym mi zależy, czy ten z elitrą? Ty, no chyba jesteśmy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tu już mamy, zobaczcie, pierwsze shelkery. Ej, ale zobaczcie, że mało tego jest, po prostu nie widać tego statku tutaj. To czekajcie. Chodźmy tam zobaczyć, czy ten statek to jest ten, o którym myślę, czy to jest jakiś inny. Ty, dobra, jest głowa smoka. Tak, to jest ten statek. Ja pierdzielę. Dlaczego oddalono ten city? Nie mam pojęcia. Zabijmy tego wieloryba, bo ja dalej nie wiem, czy one są agresywne, czy nie. No i nie mam, kurde, blade perły, więc jak coś mnie tutaj zestrzeli... No to jest po mnie, co nie? No ale dobra, bądźmy dobrej myśli. Te owoce Hurusa to ja wyrzucam do otchłani, jak najszybciej, bo jeszcze nie, użyję go przez przypadek i sobie stroluję gierę. Ale stresik, ja pierdzielę, naprawdę. Budowanie się nad przepaścią to jest najbardziej stresująca rzecz ever. Dobra, dzień dobry. Czy coś my tu mamy? Mamy jakiś ster i w ogóle, ale poza tym jest pusto. Nie ma też shelkerów. A czy jest elytra? To jest dobre pytanie, jest dużo skrzyneczek. Ale nie widzę elytry. No nie gadaj. Tu nie ma chyba elytry. I te nie. Ty żartujesz sobie ze mnie. Puste skrzynki. Ja pierdziele. Ty no bajt stulecia chciałem powiedzieć. Zostałem tak zbejtowany. Dobra widzowie, na chillu. Za pomocą wody trzeba było się podsadzić. Dobra. No i co? Możemy wziąć tą głowę smoka. No ale co mi po głowie smoka? Ja chciałem elytrę. Tragedia, widzowie. Totalna tragedia, jak mam być szczery. No i ja pierdziele. Ty, no tak uskamowany to się dawno nie czułem, nie? I to szczerze. No i co ja mam tu zrobić, jak ja tutaj nic nie mam? Dosłownie nic tu nie ma. I ja pierdziele, kowadła sobie mogę wziąć, których mam 15. Nie wytrzymam. A, no nic, moi drodzy. No to chodźmy w takim razie do tego End City. Może tam jakieś skrzyneczki tam dostaniemy fajne. O, mamy w końcu blisko tego Whale'a. I czy możemy coś... Kiedy, dlaczego nagle Endermany zaczęły mnie atakować, jak zacząłem ten... Podbiegać tego wieloryba, wytyfy. Ty, przetestujmy, czy możemy na nim, nie wiem, go osiodłać, czy coś. To jest w sumie ciekawe. Jestem mega ciekawy, uwaga. Ty, mogę! O kurde! A czy mogę go prowadzić, czy nie? No strzelam, że musiałbym mieć siodło, nie? Wow! I nie, jak z niego zejdę, to jest lipa. Okej, okay, czyli wieloryby można, a czy... Czekajcie, czekajcie, dobra, wsiadam na niego, fantastycznie. Kurde, no bez siodła strzelam, że się nie da, unlucky, więc no... Przejdźmy się po prostu dalej. O, tutaj coś mamy też, tylko pytanie co? Tu jest chyba skrzynka, 15 enderman, który mnie goni znowu, nowy tyfy. Ty, i co to jest? Fajnie, że w końcu jakieś struktury zaczęliśmy. Talizmum ingot. Talizium X. Czy ten talizium jest, kurczę, jakiś dobry, czy nie? 8,5. A to ma 9. Nie, czyli to bije... Czyli to jest gorszy niż diament. Okej, okay, takie żelazo jakby. No i mamy to niewdzięczne End City, moi drodzy. Ja pierdzielę. No ale co to jest za End City bez, kurczę, statku? Chociaż mówiłem, że życie z shelkerami nie jest nawet jakoś bardzo skomplikowane, jest po prostu, nie wiem, monotonne i denerwujące. Serio, mi się lepiej już opłaca jakby polewitować sobie i się dostać na górę, jeżeli właśnie zabijać te shelkery, to jest bez sensu. Lewitacja 8 sekund. Ble. Kolejny 7. I patrzcie, leci kolejny. No spoko, ja będę na górze, nie ma problemu, nie? Dobra, kolejne 8 sekund, fantastycznie. O, ja cię widzę, durniu mały. No właśnie, no naprawdę dalej tym zostaje, niesamowite to jest. Ty, no i co widzowie, witam was na prawie samej górze. Doszliśmy tutaj za pomocą tak naprawdę niczego poważnego. Nie. Tu chcę wrócić. Chcę tu wrócić. Dobra. No mogę tutaj się tak idealnie tą perłą dostać, czy nie? Dobra, mogę, siema, jestem tu, gdzie chciałem być. Tutaj na spokojnie będę mógł sobie wybić. Czekajcie, wezmę sobie jabłka na tego. Zjemy jedno jabłko, dobra. I mogę łukiem już na spokojnie powybijać te shelkery gówniane. Boże, dziękuję. Jak się zamkną, to chyba łukiem ich się nie da. No ile was tu jest? Trzymajcie mnie, bo zaraz mnie coś walnie. Dobra, ty zginąłeś, jeszcze ten. Jeszcze chyba trzy tu zostały. Mój Boże, jakie to jest irytujące. Witamy w kolejnym miejscu, gdzie jest 15 tysięcy kolejnych shelkerów. Dobra, to tylko zablokuję, bo to jest spawner tego gówna. I to nie jeden nawet, o mój Boże. Dobra, są skrzyneczki, to najpierw spawner. Cyk, te spawnery się niszczy w sekundę, tak samo jak tych ziutków tutaj, dobra. I ja pierdziele, ej, naprawdę jest tragedia z tymi. Jak wy irytujecie, jak wy irytujecie.
Kolejny dead, dobra, proszę, nie respcie się już, wszystko, tylko się już nie respcie. Ostatni, proszę, ostatni, dobra, dzięki. Wybijmy wszystkich tutaj, mamy w końcu fajrancik i looting, widzowie. Mega sytuacja, zobaczcie ile ich się rozwala w ogóle w tym miejscu, ale to nieważne, no i proszę bardzo. Protection 4, Unbreaking 3 na dzień dobry, Unbreaking 3 tutaj. FI5 Mending, ale niestety Curse of Vanishing. Ty, no dobra, powiem tak, w końcu mamy, że tak to powiem, jakiś dungeon, w którym itemki oddają. Co robi tutaj ten Shelker? Nie wiem, pewnie się steleportował. Także co, pierwsza skrzynka, fantastycznie. Te music diski, no nie wiem, strzelam, że raczej się nie przydadzą ile diaksów. Tutaj średnio, gastir możemy wziąć. Smite Mending, Mending na mieczu, zajebiście. Wyszedł 4 Fortune 3, zajebiście. Dobra, takie itemy to ja mogę dostawać, co nie? To mnie już nawet te Shelkery nie irytują, że to są za takie itemy, naprawdę. Jakiś totem of Undying. Potem Void Undying. Ty, nie mam pojęcia co to, ale weźmy sobie. Może jak, nie wiem, do Voida spadnę, to nie umrę czy coś. Nie wiem, no wolę tego nie testować, jak mam być szczery. Wrzućmy wszystko, co miałem wrzucić. Diamentowy nóż Sharpness 4. Co jest? I więcej diamentów, ty. Także zarąbiście, widzowie. Mamy 12 diaksów z tego. Całkiem fajne wyposażenie tutaj różnych rzeczy. Czy ten lutowany, zlutowany. Dobra. I raczej tutaj skrzynek nie będzie, jak mam być szczery, więc weźmy perłę. No i zacznijmy lewitować w kolejną stronę. Jaką jest to? To piękne te miejsce. Możemy się perłą też przedostać. Będzie szybciej, myślę. I tutaj mamy kolejne shelker boxy, no ale czy jak potrzebujesz tyle, raczej nie. Zniszczmy sobie ten spawner. No i same shelkery tu są, więc unlucky. Może tutaj coś będzie. Zobaczmy, od góry się wkopałem. Uwaga, uwaga. Niestety, tu nic nie ma. Czyli tutaj też raczej nic nie będzie. Ojojoj, Jezu, już myślałem, że zginąłem. Ale na szczęście udało się bez. Tutaj byłem. Dobra, tutaj mnie nie było, fantastycznie. W tym momencie właśnie rozpoczął się zmasowany atak na mnie. Ale spokojnie, wytrzymam to. Nie boję się tych shelkerów różnych. Co to jest za blok? Nie wiem, wyglądasz fajnie, chcecie? Daj mi blok, blok mi daj. O, dostałem, co to jest za blok? Terminate blok. Dobra, czekajcie, chodźmy tu. Są skrzynki, dobra, zarąbiście, spawner jeden. I tutaj nie ma spawnerów w ogóle w stylu, dobra, zarobi się tylko jeden. Także fajnie, że udało się tu dojść i miejmy nadzieję, że tu nie będą traf skrzynki jak w przypadku tego, kurde, no wiecie czego, zapomniałem, no, statku, boże. 5 lat czekania, no i dobra, mamy totem of Undying kolejny, więcej diaksów, kolejny totem, dobra, zajebiście. Unbreaking 3 klata, możemy wziąć, kolejne diaksy. Kolejny totem, ty, co jest z tymi totemami? Czemu ich jest aż tyle? Mending tego, dobra, zajebiście. Widzowie, czwarty ten totem, wytyfy. Kończy mi się już miejsce w pierwszym plecaku, ale spokojnie. Jeszcze trochę tego tutaj mamy. Ty, no tych totemów jest przedużo. Wytyfy, i tu są skrzynki jeszcze niżej. Czekajcie, tutaj 7 żelaza. Tutaj co będzie? Ja bym się chciał dostać w to miejsce. I tu mamy co? Płytki? A, tu byłem już, czyli po prostu wystarczyło wyżej wejść. O, wow, no to trochę upo jestem. Oła! Dobra, moi drodzy, będę szczery, za dużo tych shelkerów jest, ja chcę do domu. Dobra, wiadro się udało. Możemy spadać, bo rozrzedziłem całe End City. A kurde, jeszcze potrzebuję znaleźć kolejne, żeby znaleźć. Kurde, elytry, niesamowite jest to, że ten statek nie ma w sobie elytry, to jest tragedia. Ej, ale powiem szczerze, no itemy, które tutaj dostałem, są przecudowne. Jestem mega ciekawy, jak ten totem, jak on działa. Czy to działa, jak spadnę do Voida, czy jeżeli zginę w, no nie wiem, w tym miejscu? To jest dobre pytanie, no ale jest go bardzo dużo, więc strzelam, że on nie jest jakiś mega rzadki. W sensie, no nazbierałem go, chyba tu mam wyku 2, tu mam następne 2 wyku. I tu, no czyli 5 razem. Mam 5 tych totemów, więc w sumie spoko. I tu w ogóle jakaś... Co to jest? Oho! Ender perły, Talizium Axe, Talizium ten... Aternium Ingot, ja nie mogę, ty... Ej, dobra, czyli te rzeczy, czyli te portale jakby, które się pojawiają, to można jakby części do nich zbierać, czyli możemy sobie otworzyć portal być może, tylko dokąd? Jak? To jest dobre pytanie, widzowie, dajcie znaka w komentarzach. Co to jest za dźwięk chodzenia? O co tu chodzi? Patrzcie na to, jump do wody, tak o cyk. No i moi drodzy, powiem szczerze, wiemy jak wygląda End City wygenerowane. To jest ważne do wiedzenia. W sumie to End City było bardzo, ale to bardzo małe. Więc miejmy nadzieję, że jakoś niedługo zrespi nam się kolejne, moi drodzy, ale to w następnym odcinku, ponieważ już, nie wiem, drugą godzinę biegam po tym End City. No i powiem szczerze, nie mam siły, muszę w tego Minecrafta 5 godzin. Także kończę odcinek, widzimy się, moi drodzy, jutro. No i co, do zobaczenia, hej hej.